pozna historię ziemi sambożeckiej, historię ludzi, którzy mieszkają, ich tradycje, zwyczaje, obrzędy, tą ciężką pracę, którą tu wykonują. Wtedy można mówić w szerszym aspekcie o tej znajomości tej ziemi, na której się znajdujemy, w której mieszkamy, w którejśmy się urodzili. Bo ta ziemia sambożecka to jest rzeczywiście bardzo piękna i trzeba ją poznać. Tu tyle ciekawych rzeczy się na nich znajduje. Mamy historię, mamy geografię, geologię, mamy przyrodę i mamy wspaniałych ludzi, którzy zamieszkują tą miejscowość i tą ziemię sambożecką. W związku z tym warto poznać szerzej to zagadnienie i gorąco bym do tego namawiał, bo w podglebiu tej ziemi sambożeckiej znajduje się historia naszego regionu, naszego bytu. Przeprowadzone badania archeologiczne wskazują na tym, że tu właśnie nasz stary Sandomierz musi niestety zrobić mały ukłon w kierunku Samborca, Złotej, bo tu wcześniej się tworzyło życie, tu się zarządzała pierwsza osada, czyli Sandomierz musiał na nas poglądać na razie z boku. Od czasu moich urodzin do roku tak gdzieś 1989, do tak zwanych przemian społeczno-politycznych, żyliśmy w czasach trudnych, co by tu nie powiedzieć. Rodziłem się w czasach powojennych, co, nie pamiętam wojny, ale pamiętam te czasy trudne, powojenne, gdzie mieliśmy problemy z chodzeniem do szkoły, z trudnościami, z brakiem podstawowych takich artykułów żywnościowych. I do szkoły były problemy z książkami, z czytami. Wykorzystywało się to wszystko, jak się to mówi, po bracie, po siostrze. Dopiero po roku 1989, gdy ta jutrzenka wolności wtargnęła, weszła w nasze progi naszej ojczyzny i zmieniło się również i na wsi. Większa możliwość angażowania, wejścia w nowe życie, szukanie nowych dróg i rozwiązań pozwoliło na usystematyzowanie swojego życia. No, po prostu tutaj już człowiek miał większe możliwości. Pamiętam czasy, gdy w zimie, w grudniu, w Wigilię, w Nowy Rok, w święta po wsi chodzili konnicy, poprzebierani w odpowiednie stroje, marszałka, anioła, Żyda, diabła, śmierć. Robili przedstawienia, chodzili od domu do domu, pukali, prosili, czy można wejść, ludzie chętnie wpuszczali. Oczywiście za występ anioł zbierał jakieś tam drobne złotówki. To było, złotówka to było bardzo dużo zresztą. Pamiętam chodzenie z gwiazdą po wsi przez młodych chłopców i dziewcząt. To było prymitywne, oczywiście te gwiazdy tak sobie zrobili jak umieli. Po prostu z trzetaka wyklejali bibułą kolorową, kręcili korką od maszynki z mięsa, świecili bateryjką lub świeczką i śpiewali za oknem. I też ludzie chętnie wysłuchiwali tych pieśni. Pamiętam te zabawy wiejskie, gdzie przyszła niedziela, trzeba było, jak to się mówi, zaliczyć z musu taką zabawę, przynajmniej potańcować, posłuchać, popatrzeć, kto tam przychodzi, zobaczyć, czym ludzie się interesują, czym żyją. No oczywiście pamiętam kuligi w zimie, pamiętam te zaprzęgi konne, no później, gdy już koni brakowało, bo konie już przechodzą do przeszłości. Robione były kuligi, zaprzęgi ciągnikiem, ale to było na tyle niebezpieczne, że zaczęto pomału i z tego rezygnować. No poza tym pamiętam dużo jako młodzież, jako chłopiec graliśmy w piłkę. To była nasza pasja. Bardzo uczestniczyliśmy w różnych turniejach takich nawiązanych, zrealizowaliśmy zespoły, to były ludowe zespoły sportowe. Była tak zwana rywalizacja pomiędzy wsiami, z kolei później klubami. I to wszystko tak szło ku dobremu, do czasu, gdy po prostu brakowało pieniędzy na zakup sprzętu i to wszystko jakoś się tak naturalną śmiercią skończyło. To były lata 90., gdy ciągły bieg, ciągły pędzę za pieniądzem,
zostawił tą kulturę, tą szeroko pojętą gdzieś z tyłu. Brakło ludzi, którzy by mogli pociągnąć to. Nie było pasjonatów, nie było chętnych, nie było może takiego jakiegoś ciągu w tym kierunku. I to zostało po prostu tak z tyłu i tego brakuje. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że znajdują się tacy, takie panie, dziewczyny, którzy chcą dalej kontynuować tradycję dawnych czasów, dawnych tych spotkań, zabaw, imprez. I to cieszy. I tym należałoby pomagać. I tutaj bym był otwarty całym sercem dla tych ludzi, dlatego że gdy zginie ta nasza kultura, to zginie naród nasz. Nasza kultura to jest naród, to jest coś, co się wiąże w pewną całą globalną wielkość. I gdy tego braknie, to nie wiem, nie za historii, kto nie za historii, to wiadomo, wie o tym, że ginie kraj, ginie ojczyzna. Co pan sądzi o takich inicjatywach jak właśnie ta, jak kręcenie filmu o przyszłości? Warto wspierać taką inicjatywę? Nie warto, ale trzeba. Wręcz koniecznie trzeba pokazywać, nas uzewnętrzniać to dlatego, że to jest chwilą czasu. Gdy tego nie zrobimy my, to już zaraz tego nie zrobi, to ucieknie. Uciekło już nawet to pokolenie ludzi starszych, którzy nam nie mają jak przekazać informacji z czasów przedwojennych, wojennych. I boję się, że jeżeli my tego nie zrobimy, tu wasz klub, wasza organizacja, no to będzie naprawdę coraz gorzej, bo to już będzie nie do odtworzenia. To kiedyś zaowocuje, to będzie docenione, może nie już, ale może niedługo, za miesiąc, rok, dwa, da swoje owoce. W tej miejscowości jestem od urodzenia. To jest od 8 lipca 1926 roku. Uczęszczałem do szkoły podstawowej w Samborcu do roku 40. Natomiast no już później no, zawiązywała się tak partyzantka tak zwana, no bo chcieli jakoś i ludzie już starszego i było troszkę wieku, tacy wojskowi powiedzmy, jakoś wyzwolić się spod tego jarzma, powiedzmy, hitlerowskiego, jak to nazwano, tak. Założyli, że wszyscy pracownicy, jacy byli, znaczy je wójt i sekretarz, wtedy wójt, to był wtedy ten Wolszowicz, pamiętam. Nie, Jan Misiuda. Ja nie myślę, bo on był wcześniej. No to tam wyrazili zgodę na powiedzmy, żeby należeć do tej organizacji. To była Armia Krajowa tak zwana. No później z Samborca poszli, bo to piechota, przepraszam, do Koprzywnicy, w Koprzywnicy również. Tam zorganizowali kilka osób. Natomiast już później Koprzywnica miała za cel aż do Nieba. Tam się dostawać jakoś i dojść i tam znów organizować tych pracowników Urzędu Gminy, jakie tam, no to gmina się nazywa. No i tak to powstawało stopniowo. No były również druga organizacja, tak zwana Bataliony Chłopskie BHP. No to już należeli, powiedzmy przeważnie tacy, no wiejscy. Ludzie, gospodarze, no czy tam młodzież, taka już w wieku, no gdzieś 20 lat. Do wojska zostałem powołany w 1947 roku. 14 lipca do Kępczyna. No, w każdym razie niełatwo się to było dostać, bo WKR, tak zwana Wojskowa Komenda Rejonowa, znajdowała się w Ostrowcu,
nie tak jak do dzisiaj w Sandomierzu. No ale tam jakoś miałem tu kolegów, powiedzmy chyba do tych dwóch, no to był Aleksandrowicz, Jakuszewski, Janek. Do Sandomierza pieszko, żeśmy poszli, z Sandomierza pociągiem do Ostrowca. Tam już czekali kupcy na nas. Tak. No, ale to znaczy się, tam był już kaparal taki dwuszeregowych. Z tej jednostki wojsk ochrony pogranicza przyjechali, bo żeby nas mogli po prostu jakoś no, zająć się nami i przewieźć nas tam do jednostki z tej, do której przyjechali. Jak już po Szczyżynach umundurowanie wydane, bieliznę i łaźnia. Do łaźni, tak. Ale to umundurowanie to było, że no nie do pomyślenia. Stare ubranie wypełznięte, wyremontowane łatów na spodniach, jak i na mundurze, bo to było po wojnie, powiedzmy. No, byśmy otrzymali te umundurowanie stare, ze starego rocznika, tych jeszcze chłopców frontowych tak zwanych. Tak. To, że no, umundurowanie, jak się poszło na zajęcia gdzieś, na jakieś ćwiczenia, pamiętam, no to jak na spodnie pękły, jak nie na kolańcu, na tyłku gdzieś, o, tak nas ubrali. Nie było wyjściowych takich, powiedzmy, mundurów, jak to dzisiaj jest żołnierz ubrany, tak, nie było. Dopiero pamiętam, gdzieś po roku czasu wydali nam nowe takie te mundury, ale drelichowe, cienkie, takie na lato. Tak, pracowałem do roku 1956. I zwolniłem się już z tego wojska, dlatego że a to rodzice mi tak już zaczęli, powiedzmy, napisać listy, żebym się zwolnił, wrócił do domu, bo nie ma kto pracować na gospodarstwie. Ta mama była chora, ojciec też to nie był zdrowy. No, napisałem raport, pamiętam jeden, ale no, dowódca tej jednostki zawołał mnie, mówi, Misiuda mówi, zostańcie jeszcze rok. Bo ja podpisałem na 3 lata zasadniczo. No ale to już było wtedy. Mówię, no niestety, obywatel majorze, to przez obywatela, trzeba było tytułować obywatelu. Mam taką i taką sprawę, że ta rodzice mi tu już proszą, żebym wrócił, bo nie ma to pracować na gospodarstwie. No jeszcze rok, mówi, zostańcie. No jeszcze zostaje ten rok jakoś, tak. No ale że no nie. Mi tu ojciec pisze listy. Stara się jakoś dzwonić. No, to drugi raport napisałem. Ale byłem już nieugięty. Także już żadnej upolitycznie nic nie brałem pod uwagę. Musiałem. No i zwolniłem się. Wróciłem do domu. Mama zmarła, ojciec też był chory. No, trzeba było żonę szukać sobie, myślę, no. No i znalazłem żonę, no pobraliśmy się i żeśmy już obydwoje zaczęli gospodarzyć. No i niełatwe to były czasy też, niełatwe, no ale że jakoś tam, żeśmy się tak stopniowo dorabiali. Od 14 roku życia mój tata pracował w
tym, tutaj w gospodarstwie. W 50 roku przeszłyśmy do... mieszkanie dostałyśmy tu w bloku i przeszłyśmy do Samborca. Gospodarstwo w tamtych latach zajmowało się siewem zbóż, hodowlą krów i koni. Pracownicy w tamtych latach pracowali i mieszkali w czworach na terenie PGR-u dawnego. W latach 60. wybudowano bloki czterorodzinne i z czworaków przeprowadzili się mieszkańcy do tych bloków. W tamtych latach gospodarstwo zajmowało ponad 400 hektarów, z czego większość należała pod pola uprawne, łąki. Na pole były uprawiane zboża, kukurydza. Na łąkach były na częściowo wypasane były krowy, a na resztę łąk były na sianokosy przydzielone. W latach 70. powstała stacja nasiennoszkółkarska i zajmowała się uprawą pomidorów, uprawą zbóż, ogórków. Z końcem lat 70. zostały wybudowane 12-rodzinne bloki. Do nich przeprowadzili się mieszkańcy z czworak i ja też dostałem jedno z wolnych, przydzielonych wolnych mieszkań. W stacji pracowałem 15 lat. Pracowałem w szklarniach, w polu, w magazynach. W 1992 roku stacja została oddana w dzierżawę pracownikom po dawnej stacji nasiennoszkółkarskiej i do tej pory jest w dzierżawie. W tej chwili spółka zajmuje się uprawą zbóż, podkładek, drzewek owocowych. No i przez zboża są wywożone do młynów. Podkładki są sadzone na poddrzewka. A drzewka później są sprzedawane sadownikom. Co może pan powiedzieć o gospodarstwie PGR? No, PGR to PGR, bo nasza pierwsza była stadnina koni, a PGR dopiero po stadninie koni tego się zawiązał. No i potem były rozmaite, jeszcze do tego przychodziły zmiany, to także były i szkółki, stacja nasiennoszkółkarska była i hodowla tych zwierząt narodowych. Czy gospodarstwo PGR rozwijało się stale? No, rozwijało się stale i nie stale, bo jak skończył się PGR, to były zmiany znowu, to nastąpiła zmiana znowu z nazwy, bo to wprowadzili hodowlę zwierząt zarodowych, bydła. Czym się zajmowała stacja nasienno-szkółkarska? No, przede wszystkim była produkcja zbóż nasiennych, wysoko kwalifikowanych. Przeważnie są ludzie tutejsi, no dziada, pradziada, tu każdy pracował. No. Także przeważnie są tutejsi, a no niektórzy bo przychodzili i no z innych majątków też. W stacji nasienno-szkółkarskiej no około 30-32. A potem jak po likwidacji PGR-ów wzięliśmy ten PGR rzekomo w dzierżawę. No to pracowałem do roku 2007. W 1956 roku przychodzę do stadniny koni Samborca za stan gospodarstwa w bardzo złaganym stanie. Nie było sprzętu mechanicznego do pracy. Praca się odbywała tylko za pośrednictwem koni. Natomiast jeżeli chodzi o zboża i mockę, to się odbywały przy pomocy lokomocyw. Lokomocywy to nie wiem, czy pamiętacie. Lokomocywy były. Za nasze czasy już nie. To jest tak jak podobne do... Niemowa wody z rzeki, myśmy cały dzień. No. Także, proszę panią, po objęciu stanowiska przez pół roku w Samborcu doprowadziłem, że dostaliśmy z przydziału dwa ciągniki 60 i proszę panią, i sprzęt mechaniczny do tych
do tych ciągników. Dopiero się poprawiła sytuacja pracy w rolnictwie, ponieważ już ci pracownicy, którzy obsługiwali konie, nie musieli latać za pługi po rolnictwie, tylko prawda, już odbywały się przy pomocy ciągników. Myśmy nie byli nic do powiedzenia w ten czas. To się wszystko, podlegaliśmy w Ministerstwu Rolnictwa, wszystko się odbywało przy pomocy Ministerstwa Rolnictwa. Nie było wtedy budowy żadnej przecież. Nie było. Które lata było budowa, dopiero co budowało. Myśmy w ogóle, jeżeli chodzi o rozbudowę... W ogóle były baraki. Jeżeli chodzi dopiero o rozbudowę, później budowały rozbudowę samego przedsiębiorstwa, to nie było w ogóle rozbudowy. Bo to co było do tej pory jest. Bo to było po kolana. Tak, nie było w ogóle. Myśmy mieszkały w tamtej chałupie. W którym roku powstały bloki, prawda, mieszkania, ponieważ ludzie mieszkali w barakach. No. A zawsze nie było. Głowa, Misiury, to wszystko mieszkało Tilanowski, to wszystko mieszkało w barakach. Tak, to wszystko baroki były. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, prawdziwa solidarność rozwaliła, prawda, nie tylko samobojce, ale i tysiące gospodarstw, prawda, w całym kraju, nie? Doprowadziły, prawda, do ruiny całkowitej. No dobrze, że w samobojce się stało to, że spółka wzięła w swoje badanie budynki, no i trochę ziemi, no i dalej, prawda, uprawiają, tak? Ale nic się nie robi. Tak, żadnych budynków się nie remontuje, nic się nie robi, wszystko niszczeje, nie?